was zaskoczyłem, celebryty. Jest. Ale cieszy, taka mówka szuka, powiem wam szczerze. Cieszy niesamowicie. We'll be right back.
wiadomo, nowy sprzęt to nowy sprzęt. A o wiele ciszej, o wiele łagodniej się jedzie. Nie ma takich podskoków dużych, nie ma takiego... Mógłbym to przyrównać nawet, że jeździłem ciągnikiem rolniczym. Przesiadłem się teraz do samochodu osobowego. Takie jest porównanie, naprawdę. Było już tam w czerwonym bardzo głośno, a jednak to wszystko było już rozregulowane. Szafki, nie szafki, to wszystko wprawiało tą ciężarówkę w wielki, olbrzymi hałas. W tej tego nie ma, no wiadomo. W tej chwili mogę wam powiedzieć, że jeździ się tą ciężarówką bardzo fajnie, ale jest miękka. Nie to, że jest źle, że jest miękka, jest po prostu miękka. Odbija się na tych pojedynczych, ponieważ są pojedyncze opony, odbija się tak jak piłka, jakbym na balonie siedział, to nie przeszkadza w niczym, aczkolwiek komfort jazdy jest o wiele lepszy. Zawieszenie w tej ciężarówce jest, podejrzewam, nowej generacji, więc jest niebo i ziemia. Wszelakiego rodzaju rozstępy, mosty, jest pyk, 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 takie coś. Nie było, nie ma tak jak w czerwonym, że jest jedno wielkie tąpnięcie. Silnik jest o wiele cichszy, bo jest to Kamiz, 525 koni, a Cat, którego Caterpillar, którego miałem w czerwonym, był 475. Skrzynia biegów taka sama, 13, bo taką chciałem. Wykonanie już jest o wiele lepsze tej całej ciężarówki, wnętrza, mówię o wnętrzu, jest naprawdę o wiele lepsze niż to, co było w poprzednim. A oczywiście wszystkie te zegary, siedzenia, cały rozstaw tych zegarów i co tam potrzebuję, to mój wybór. Więc tak jak chciałem, tak mi zbudowano tą ciężarówkę. W ogóle całe manewry, czyli zawracanie, cofanie, tą ciężarówką, a czerwonym to jest niebo i ziemia. Czerwony to był po prostu bardzo długa rama i bardzo słaby skręt, więc jakiekolwiek manewry, które wykonywałem czerwonym, to były 3-4, czasami 5 razy do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. W Albino wykonuję to od razu za pierwszym razem, czyli no są tego plusy. Są tego plusy, że no, ta nowa generacja i ta sylwetka tej ciężarówki, którą teraz mam, naprawdę jest zadowalająca. Ja bardzo lubię i zresztą ja wiedziałem, że tak będzie, bo tak się przygotowywałem właśnie do tego modelu. Tu u góry, zacznę tutaj trochę od góry. Jak widać, są półki. Tutaj mogę sobie schować książkę. Jest miejsce na CB radio. Jest kolejna półka. Są głośniki tu zamontowane. U góry szyberdachu nie ma, co nie wiem, nie chciałem, nawet nie myślałem o tym, ponieważ szyberdachy w tych Kenworthach ciekną, więc tamten mi w czerwonym tak samo kapało z niego, to ja nawet się cieszę, że nie mam. Z przodu, jak widać, kierownica z przyciskami, też zamówiona specjalnie. No, teraz wjeżdżam w tunel, można zobaczyć trochę ciemniej, jak te wszystkie liczniki świecą. Tutaj, po prawej stronie, zaraz wam to pokażę. A po prawej stronie, bo wyjadę z tunelu, po prawej stronie, tu gdzie zaznaczam palcem, są cztery zegary. Te cztery tutaj. Normalnie powinien tutaj być zamontowany GPS z takim komputerem bardziej rozwiniętym, gdzie można wejść w jakieś bardziej techniczne czy zegary, czy nie zegary, nie wiem dokładnie na jakim to tam działa, ale ja tego nie chciałem. Ja nie chciałem, ponieważ te GPS-y są do 2-3 lat, fajnie wyglądają, a później
wiadomo, trzeba robić ten update, czyli nowe doładowanie nowych map, a ja tego nie chciałem, chciałem więcej zegarów, ja lubię zegary i moim takim pomysłem było zakupić małego iPada, w którym mam teraz GPS-a, internet i sobie tutaj na razie przymocowałem na takim wysięgniku do kubków, bo jeszcze nie jestem w stanie wszystkiego rozmieścić tak, jakbym chciał. Po prostu jest początek i nie wiem, gdzie co jeszcze by lubię. Na razie sobie takie robię próby i jak będzie, to na razie nie wiem, bo zmieniam cały czas i tu z tym GPS-em w iPadzie nie wiem jeszcze, jak to będzie. Może jego tam tu wyżej, może nie. Nie chciałbym zasłaniać szyby, ale ja do tego dojdę. Lusterka są troszeczkę inne, bo są mniejsze. Znaczy one może i mniejsze to nie są niż w czerwonym, ale jakoś są tak położone, że muszę się do nich przyzwyczaić. Ale to jest kwestia czasu. A anteny są z czerwonego, bo te anteny są lepsze niż te takie fabryczne. I tak jak widać, wszystko jest tutaj inaczej zrobione, przyciski są inne, lepsze i tak dalej, i tak dalej. Można by o tym mówić i mówić, ale ja to będę starał się nagrywać wszystko po kolei. Tak jak powiedziałem, no muszę się rozlokować ze wszystkim, bo wiadomo, że jest tu inaczej trochę. Jest więcej półek, jest więcej miejsca z tyłu. Potem przejdę do tyłu, pokażę wam więcej z tyłu po kolei. A no i co jeszcze? A tak naprawdę to na nogi miejsce i cała ta pozycja moja teraz siedząca jest to podobnie. Jest bardzo podobnie. Jest bardzo podobnie jak w czerwonym, praktycznie nie odczuwam żadnej różnicy. Normalnie mogę nogi wyciągnąć do przodu i jest wszystko tutaj z rozmiarami takie same.